Cześć, witam was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Ja jestem Aaron Blue TV, a w dzisiejszym odcinku pokażę wam zestaw z serii LEGO Dimensions o numerze 71204 i jest to Doctor Who Level Pack. Od razu na wstępie bardzo chciałem podziękować mojej cioci z Anglii, bo gdyby nie ona, to nie miałbym tego zestawu. Więc bardzo cię, ciociu, pozdrawiam. No i przechodzimy tutaj. Mamy tutaj TARDIS-a. Doktora, jest to dokładnie 12 doktor oraz K9. Tak właśnie to wygląda. I z tyłu mamy tutaj pokazany TARDIS, Laser Pulse TARDIS i Energy Burst TARDIS. No i K9 Roof Rover i K9 Laser Cutter. Tak to właśnie wygląda. I tutaj mamy pokazany taki obrazek, że to jest świat, bo to się odblokowuje nowy poziom i będziemy mieli wielki świat, w którym będziemy mieli mnóstwo planet do eksplorowania. No i zaczynamy od może doktora. To jest 12 doktor i to jest w sumie jedyne miejsce, gdzie możecie znaleźć tą figurkę w takim właśnie stroju. No, daj ostrość, o, tak on właśnie wygląda, ma taki niebieski strój, nie ma dwustronnej twarzy, to jest jego jedyna twarz i no z drugiej strony właśnie tak wygląda i w ręku ma taki swój specjalny, nie wiem jak to się nazywa, ale to jest taka jakby jego taka magiczna, nie wiem, czy magiczna, taka laska, takie urządzenie, którym on może hakować różne rzeczy, generalnie taka jego broń, powiedzmy. I bardzo mi się podoba to, że w zestawie dali dwie takie, nie wiem dlaczego, może to jest zapasowa część, nie wiem czy tylko ja tak dostałem, czy tak każdy dostał, czyli mam dwie takie, o. Kolejną rzeczą w tym zestawie jest TARDIS, czyli jego budka sławna telefoniczna. Tak naprawdę to jest kosmiczny pojazd, którym doktor może podróżować w czasie. No i oczywiście na zewnątrz jest mały, ale w środku jest duży. I tutaj od frontu mamy tutaj, to wszystko jest nadrukowane, to nie są naklejki. To są drzwi jego. I tutaj, prawda, to są drzwi, a tutaj macie trzy takie same klocki. O tutaj, ten, ten i ten, a tutaj są drzwi. Tak to właśnie wygląda i tutaj pod spodem mamy jakby taki grunt, taki piaskowo-kamienisty, takie klocki są. No i K9, czyli taki robot doktora, jego wierny, coś jak piesek, taki nie wiem, pupil, coś takiego. Tu mamy nadrukowany klocek K9, tutaj na górze mamy taki panel i tutaj jego główkę mamy, nie? Możecie nią ruszać, antenka oczywiście. Z drugiej strony wygląda tak. No i okej, czyli tak to właśnie wygląda. Oprócz tego do zestawu jeszcze jest dołączona instrukcja. Standardowa instrukcja, mamy tutaj tylko instrukcję jak zbudować doktora, a potem musicie podłączyć do gry, żeby dostać instrukcję jak zbudować TARDIS-a i K9. No i standardowo figurki, lista części. I oprócz tego jeszcze naprawdę sporo części zapasowych. Naprawdę to jest sporo tych części zapasowych, które na pewno się mogą, nie wiem, każdemu przydać, jeżeli budujecie jakieś własne modele. No i okej. To by było na tyle. Jeżeli się wam odcinek podobał, to nie zapomnijcie zostawić łapki w górę. Subskrybujcie, komentujcie, oceniajcie. No i do zobaczenia już w grze z Doktorem Who, bo jeszcze dzisiaj pojawi się na moim kanale Doctor Who Level Pack oraz zwiedzanie świata. Cześć!